kochani, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na Mierzymy, jak widzicie, w totalnie czarnym kolorze. Jest to marka Reserved, mamy tutaj wszystkie ubrania upolowane w super cenach na wyprzedaży i jest to linia premium quality. Kolor czarny, myślę, to taka klasyka, która gości w szafie każdej z nas. Lubimy taką klasykę. Ja Wam powiem, że stwierdziłam, że trochę brakuje mi właśnie czerni w mojej szafie, ponieważ jakiś czas temu miałam taki mega vibe na kolorowe stylizacje, a jednak kolor czarny fajnie się sprawdza do wielu stylizacji, do wielu okazji i myślę, że kolor czarny to też kolor, który pasuje do każdej urody. Przede wszystkim też celowałam w takie klasyczne kroje, klasyczne ubrania, które będę mogła połączyć z innymi ubraniami, które mam już w szafie i właśnie połączyć z opcją różnych okazji, imprez, do pracy, jakiegoś takiego normalnego, luźnego, codziennego wyjścia. Najpierw Wam pokażę oczywiście, co zamówiłam, a potem sobie wszystko będziemy mierzyć. Więc tak, pierwsza rzecz to jest przepiękna sukienka, która jest uszyta z materiału kupro. Także jakość naprawdę premium, ona też wygląda naprawdę drogo, bym powiedziała. Jest ładnie odcięta w pasie, ma taką mini długość. W pasie jest przywiązywana takim paseczkiem, możemy sobie wtedy dopasować tutaj też pas, zawiązać jakąś ładną kokardkę. Dekolt jest takim dekoltem kopertowym, dosyć głębokim, ale dzięki temu właśnie ta sukienka będzie miała taki charakter również imprezowy. Fajne, luźne rękawki, więc tutaj się nie musimy martwić, czy ten rękaw będzie nam się dobrze układał, bo z reguły te luźne rękawki naprawdę dobrze robią dla naszych ramion. Bardzo ładna, prosta, klasyczna sukienka, którą ja osobiście zarówno widzę z konwersami czarnymi, ewentualnie superstarami, no ale też ciężki but na jesień, czy właśnie jakieś szpilki i mamy bardzo ładną, czarną, klasyczną stylizację, na przykład na wesele. Kolejna rzecz to jest koszula, również z materiału kupro. Prosta, klasyczna koszula, uszyta bardzo ładnie, tak bardziej elegancko, ponieważ ma guziki kryte listwą i ma też tutaj takie luźne zakończenie na rękawach. Nie mamy tutaj guzika, te rękawki będą takie troszeczkę luźniejsze. Mam nadzieję, że długość rękawów nam nie będzie ok. Naprawdę, ja nie wiem, ale ja jestem po prostu ostatnio zakochana w materiale kupro. Do kompletu, do tej koszuli mamy tutaj też czarne spodnie, również proste, klasyczne spodnie, które też możemy potem ubrać, wiadomo, do wielu stylizacji. Proste, z prostą nogawką, długie spodnie, nie mamy tutaj z tyłu żadnych kieszonek, kieszonki mamy tylko tutaj z boku, zapinane również na taki kryty zameczek, także bardzo, bardzo fajne i mam nadzieję, że wszystko będzie na mnie dobrze leżeć i będę mieć taki ładny, czarny komplet właśnie z materiału kupro. Kolejne czarne spodnie, to są spodnie w stylu pepperback, mam nadzieję, że dobrze mówię. One są, zobaczcie, takie marszczone w pasie, tutaj mamy też taki, znaczy taką wstążeczkę do wiązania i one są delikatnie zwężane ku dołowi, wszystko bardzo ładnie wykonane i to jest len, słuchajcie. I powiem Wam, że zawsze tak myślałam, że len, czy to premium quality, czy nie, wydawało mi się, że to będzie to samo, natomiast nie. Jakość odszycia tych spodni i jakby grubość tego lnu, to nie jest to samo, co wiecie, takie zwykłe, klasyczne, lniane spodnie, więc też mam nadzieję, że fajnie się będą układały na mojej figurze, bo też widziałabym je do wielu stylizacji. Najbardziej cieszę się z tej marynarki. To jest, słuchajcie, klasyczna, dwurzędowa marynarka, która w składzie ma wełnę, ale jest taka cieniutka, przyjemna, niegryząca, bardzo ładnie odszyta. Naprawdę wygląda rewelacyjnie. Wszystko tutaj jest ładnie, wiecie, dopasowane, nie wystają żadne niteczki. Na rękawkach mamy guziczki, takie jakby delikatnie szylkretowe, czarne guziki. No i wiecie, taka klasyczna marynarka będzie fajnie wyglądała zarówno do takiego totalnie czarnego outfitu, ale też biały t-shirt, jeansy, Birkenstocki, znowu czarna marynarka, słuchajcie, to też taka klasyka, którą każda z nas powinna mieć w swojej szafie. I ostatnia rzecz, którą Wam już pokazywałam we wcześniejszym vlogu, to czarna skórzana ramoneska. Ta kurtka nie jest aktualnie na wyprzedaży, natomiast ja dostałam kod rabatowy minus 25%. Kurtka oryginalnie kosztowała prawie 500 zł.
A ja za nią dam chyba 360, więc jak na skórzaną, naprawdę przepięknie wykonaną, skórzaną ramoneskę, to jest naprawdę bardzo fajna cena, więc jeżeli nawet teraz nie jest na promocji, to polecam Wam polować na wyprzedaży, bo ona naprawdę bardzo fajnie wygląda i bardzo ładnie się układa i ma długi rękaw, słuchajcie. Dobra, to co? Mierzymy wszystkie rzeczy i zaraz zobaczymy, co będzie na mnie dobrze leżało, a co niestety nie, ale trzymam kciuki, żeby wszystko fajnie leżało, bo wszystkie rzeczy bardzo mi się podobają. Słuchajcie, sukienka jest uszyta jak na mnie. Leży idealnie, zobaczcie, ma idealną długość, taką trochę przed kolano, co sprawia, że ta sukienka może mieć też taki charakter bardziej oficjalny. Na jakieś takie wyjścia, gdzie ta długość no, musi być w miarę zachowana, żeby to wszystko miało jakiś smak. Dekolt też nie jest zbyt głęboki, naprawdę jak dla mnie idealny. Te zwiewne, luźne rękawki bardzo ładnie się układają. Mam rozmiar XL, jest to największy rozmiar dostępny, jeżeli chodzi o tą sukienkę. Natomiast ta sukienka ma raczej taki fason dopasowany. Z tyłu też bardzo ładnie leży, zobaczcie. Tutaj wszystko naprawdę przepięknie się układa. Materiał, mimo tego, że mamy takie wrażenie, że jest troszeczkę satynowy, nie uwypukla takich naszych wad figury, jak lubi robić to satyna, dlatego że kupro jest grubsze, takie mięsiste, a jednocześnie lejące i naprawdę bardzo ładnie robi dla naszej figury. Przepiękna sukienka, no i myślę, że chyba zostanie w mojej szafie, ponieważ właśnie brakuje mi takiej klasycznej sukienki, którą będę mogła ubrać na wyjście z koleżankami. Jest to sukienka, która też bardzo ładnie będzie wyglądała do świątecznych stylizacji. Ja wiem, że jeszcze do świąt i do zimy daleko, ale chciałam Wam po prostu zaznaczyć, że właśnie taka klasyczna czarna sukienka, która jest uszyta z bardzo ładnego, takiego szlachetnego materiału, wpisze się w wiele stylizacji, na wiele okazji i mimo tego, że jakby wydatek nie jest mały, aczkolwiek po promocji ta sukienka kosztowała 199 zł, więc wydaje mi się, że jak na tak bardzo ładnie uszytą sukienkę z kupro, która będzie takim basiciem w naszej szafie i za każdym razem, jeżeli sobie pomyślimy, nie mam się w co ubrać, to właśnie taka czarna klasyka będzie idealna. Naprawdę bardzo, bardzo podoba mi się ta sukienka. I tak jak mówię, myślę, że ona ze mną zostanie. Przepiękny jest ten kolor takiej głębokiej czerni, a właśnie ta struktura kupro powoduje, że ta czerń jest jeszcze bardziej taka głęboka. Kochani, ten komplet z kupro jest totalnym sztosem. Koszula jest przepiękna. No, na wieszaku to jest przepiękne, ale kiedy to ubierzecie, to po prostu poczujecie jednak, że to jest linia premium. Zobaczcie, rękawy mają idealną długość. Mimo tego, że są takie szerokie, bo tego się obawiałam, że będzie to troszeczkę dziwnie wyglądać, natomiast wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Koszula wszędzie leży idealnie. Szyta jak na mnie. Rozmiar też jest trafiony w dziesiątkę, to jest rozmiar XL. Bardzo ładnie wyglądają te kryte guziczki. Tutaj się nam wszystko ładnie układa. Nic nam nie odstaje. Naprawdę przepięknie wygląda. I tak jak mówię, to jest koszula, którą ubierzemy do wielu stylizacji, a koszula sama w sobie będzie robiła właśnie ten efekt wow. Spodnie również leżą idealnie. Już Wam pokażę, bo długość jest też szyta jak na mnie. Zobaczcie, jaka jest długość. Długość jest idealna. Po prostu uwielbiam Reserved za długość spodni. Już Wam to kiedyś mówiłam, że jeżeli szukam spodni garniturowych albo właśnie czegoś w tym stylu, to celuję w Reserved, ponieważ ta długość z reguły jest naprawdę dla mnie idealna. Spodnie też mam w rozmiarze XL. Leżą przepięknie, zobaczcie. Tutaj na pupie wszystko ładnie się układa. Z boku mamy kieszonki. Tutaj mimo tego, że nie mamy jakiegoś dodatkowego paska, tylko sam zamek, też wszystko ładnie się układa. Są to takie luźne spodnie, takie zwiewne, ale myślę, że tak samo wykorzystamy takie spodnie do wielu stylizacji z inną górą, nie tylko jako komplet z tą koszulą. Wiadomo, czarne spodnie to taka właśnie klasyka i potem mamy albo opcję kompletu, albo każdą z tych rzeczy możemy ubrać na milion różnych sposobów, a każda ta rzecz i razem i osobno robi naprawdę efekt wow. Przepiękne są te rzeczy z kupro, po prostu przepiękne i ja jestem totalnie zakochana właśnie w tym materiale.
Kochani, mam na sobie te lniane spodnie. No powiem Wam, że są naprawdę super, przepięknie uszyte. Ten grubszy materiał powoduje, że naprawdę dobrze się układają. Trochę gryzą, ale wiecie, len ma to do siebie, że mamy takie odczucie, jakby nas coś tam delikatnie gryzło. Bardzo dobrze tutaj dopasowane są w pasie. Mają też ten sznureczek, który możemy sobie dowiązać, jeżeli potrzebujemy, żeby tutaj było bardziej dopasowane. To jest też gumka w pasie. Długość jest idealna, to jest takie, bym powiedziała, 7/8 i przy moim wzroście prawie 1,80 m. I przy tym fasonie ta długość jest idealna. Jak delikatnie widać kostki, mam tutaj też wrażenie, że ta sylwetka dostaje takiej lekkości. A powiem Wam, że jedyny minus i co nie podoba mi się w tych spodniach, to to, że ja z reguły tą część mojej figury lubię wysmuklić z uwagi na szerokie biodra, a mam wrażenie, że w tych spodniach tutaj daję sobie trochę objętości. Tak jest moje zdanie, ale jak zawsze czekam na Wasze komentarze, co myślicie, jak Wam się podobam właśnie w tych spodniach. Z tyłu też bardzo ładnie leżą. Tutaj jest taka imitacja kieszonek, co też dobrze robi dla pupy. Tutaj mamy też dwie kieszonki. Jest to taki kolejny basic, który ubierzemy na wiele okazji. Dopasujemy, myślę, te spodnie do wielu rzeczy, które mamy już w swojej szafie. Do pracy, na wyjścia, naprawdę na wiele fajnych okazji. Również na jakiś wakacyjny wyjazd. Spodnie naprawdę odszyte. Klasa, po prostu wszystkie te rzeczy z linii premium uważam, że żeby tak po prostu wszystkie rzeczy były szyte, nie wystają żadne niteczki, wszystko jest naprawdę ładnie uszyte, prosto dopasowane, wszystko ładnie leży. I już będąc w tym outficie, pokażę Wam również tą marynarkę czarną. Marynarkę mam w rozmiarze L. O, zobaczcie, słuchajcie, marynara sztos. Zobaczcie te rękawy. I to jest właśnie coś, za co ostatnio uwielbiam Reserve, dlatego tak często zamawiam z Reserve. To jest fakt tego, że te rękawy są jak na mnie. Długość spodni zawsze jest dopasowana właśnie do mojego wzrostu. Marynarka jest obłędna. Po prostu wygląda szałowo. Bardzo ładnie się układa, jest cieniutka, jest zwiewna, więc będzie się nadawała i na jakieś takie chłodniejsze już, bym powiedziała, letnie dni. Zarówno będzie fajna i wygodna właśnie gdzieś do biura. Jest dwurzędowa, możemy sobie zapiąć, możemy zostawić taką luźno rozpiętą. Ja osobiście lubię rozpięte marynarki. Marynarka zostaje na pewno ze mną. Długie rękawy, przepięknie odszyta. Przepiękny materiał. Ja myślę, że to, co Wy widzicie w kamerze, nie odzwierciedla nawet w połowie tego, jak te rzeczy wyglądają na żywo. Naprawdę wyglądają mega. Zobaczcie, z tyłu też marynarka bardzo ładnie leży, ma idealną długość do mojego wzrostu. Wszystko jest, słuchajcie, idealne. No po prostu, słuchajcie, sztos. Marynara, a od dłuższego czasu, powiem Wam, szukałam naprawdę ładnej, takiej klasycznej, czarnej marynarki, która nie będzie uszyta z takiego, wiecie, taniego poliestru, bo akurat na czarnym bardzo widać jakość materiału, a to wygląda naprawdę bardzo elegancko, bardzo klasycznie. No i ten rękaw, słuchajcie, no ten rękaw to jest po prostu klucz tego, że zostaje marynarka ze mną. No i pokażę Wam też tą kurteczkę. Powiem Wam, że najbardziej mi się podoba w tej kurtce zapach tej kurtki, takiej skóry właśnie. O! Zobaczcie. No po prostu rewelka. Tutaj mamy taki pasek ze sprzączką, ona ma taki bardziej właśnie klimat motocyklowy, bym powiedziała, ale wiecie, że taki styl, taki krój będzie pasował zarówno do takiego właśnie bardziej ciężkiego outfitu z ciężkimi butami, ale też taka kurteczka wygląda rewelacyjnie do każdej sukienki, do każdej stylizacji, nawet do jakiejś wyjściowej stylizacji. Wydaje mi się, że też będzie bardzo fajnie wyglądała narzucona właśnie na tą sukienkę z kupro, którą Wam pokazywałam jako pierwszą. Zobaczcie, rękaw. No po prostu rewelacja. Ja bardzo długo szukałam kurtki skórzanej właśnie w stylu ramoneski, która będzie na mnie dobrze leżała i która będzie miała względnie długi rękaw. A tu powiedziałabym, że ten rękaw jest idealny. On nawet nie jest względnie dobry, on po prostu jest idealny. Te wszystkie zameczki, te napy, to wszystko jest po prostu wykonane naprawdę z dobrych jakościowo rzeczy. I przez to jakby ona cała wygląda naprawdę przepięknie
i wydaje mi się, że nie wygląda na 400 zł, wygląda na bardzo, na dużo droższą po prostu kurteczkę, bo tak jak Wam mówię, szukałam bardzo długo w różnym przedziale cenowym i powiem Wam, że jak przyszła ta kurtka, to byłam naprawdę w szoku. Też Was się pytałam we vlogu, czy zostawiać, czy nie. Już czytałam pierwsze wiadomości, że tak, 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 zostawiać, więc dlatego też stwierdziłam, że jeszcze raz Wam ją tutaj pokażę, bo jest naprawdę rewelacyjna. Jest trochę taka krótsza, ale powiem Wam, że właśnie przy spodniach, nawet tak jak teraz jestem ubrana, lniane spodnie, do tego czarne konwersy, zwykły basicowy top, czy to z długim, czy z krótkim rękawem, na to właśnie taka ramoneska, słuchajcie, i wyglądacie super. Jednak jakość ubrań, jakość materiałów, z których są wykonane, też powodują, że mając takie klasyki w swojej szafie, wygląda to wszystko bardzo dobrze i wydaje mi się, że chyba, przynajmniej ja ostatnio tak mam, że lepiej mieć w szafie mniej rzeczy, ale właśnie takich klasyków, dobrze odszytych, dobrze wykonanych, z dobrych materiałów, niż mieć, wiecie, milion ciuchów, potem i tak zawsze mówimy, nie mam się w co ubrać, a taka klasyka zawsze się obroni. Więc kochani, mam nadzieję, że takie czarne mierzymy też Wam się podobało. Koniecznie dajcie znać, co powinnam z tego mierzymy zostawić. Chętnie zostawiłabym wszystko, szczerze Wam powiem. Zastanawiam się nad tymi lnianymi spodniami. Aha, pieski wariują. Zastanawiam się nad tymi lnianymi spodniami, czy to do końca jest mój fason, ale naprawdę, no zostawiłabym wszystko. Naprawdę bardzo fajne rzeczy. Polecam Wam serdecznie zajrzeć sobie na stronę Rezert. Oczywiście wszystko Wam podlinkuję pod tym filmem, żebyście mogły sobie właśnie od razu kliknąć i zamówić. Mam nadzieję, że te rzeczy będą jeszcze wszystkie dostępne, ale wiecie, jak to jest na wyprzedażach. Czegoś, czego nie ma dzisiaj, za dwa dni znowu jest pewna rozmiarówka, więc warto polować. Dzięki, że byliście w kolejnym filmie ze mną. Subskrybujcie, będzie mi bardzo miło i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!